Czołem, ja jestem Robisz Pasjonat i witam Was w kolejnym odcinku, w którym dzielę się z Wami swoimi planami treningowymi, które rozpisywałem, które sam stosowałem, albo które pisałem innym osobom, albo które napisałem specjalnie dla Was. I takie te plany okazały się po prostu sensowne i postanowiłem się z Wami nimi podzielić. Także, jak zwykle, możecie sobie ściągnąć plan treningowy klikając w link w opisie, a ja, moi drodzy, trochę Wam dzisiaj o nim opowiem. Jak wy wnioskowaliście z samego tytułu odcinka, na tym treningu zyskają przede wszystkim osoby, które są zainteresowane hipertrofią. Zyskają na tym najwięcej kulturyści. Chociaż nie tylko, bo poprawienie ramion przełoży się na inne, bardziej funkcjonalne ruchy typu wyciskanie sztangi stojąc, a przede wszystkim wyciskanie sztangi leżąc. Jeśli masz wielkie bicepsy i tricepsy, łatwiej będzie Ci robić niezłe wyniki w wyciskaniu sztangi leżąc, chociażby. Także tak. No i cóż, żeby nie przedłużać, to ja włączam już nagrywanie ekranu i włączam już wersję Excela dla ubogich, czyli LibreOffice, no i jedziemy. Dobra, i teraz tak, jak widzicie, plan składa się z trzech faz, dlatego mamy tutaj sobie trzy arkusze w tym pliku. I plan jest przeznaczony przede wszystkim dla osób średnio zaawansowanych, co najmniej. I drugą rzeczą, a właściwie prośbą z mojej strony jest to, że jeśli chcecie, aby ten plan zrobił robotę, bo on naprawdę robi robotę, jest w cholerę skuteczny, to nie dodawajcie nic od siebie. Jeśli myślicie, że a dobra, to ja zrobię te bicepsy i tricepsy według zaleceń Robusia, ale jednocześnie potrzebuję poprawić swój przysiad ze sztangą, więc będę te przysiady robił też ciężko, albo postanowisz się przygotować do, nie wiem, do półmaratonu, no to nie wyjdzie. To jest prosta recepta, żeby zmarnować te 9 tygodni i nie poprawić ani jednego, ani drugiego, nie? Także pogódźmy się z tym. Trenujemy ciężko łapy przez 9 tygodni i na tym się skupiamy. I teraz, jak zauważyliście, spoglądając teraz na ten plan, to jest, pomijając te łapy 3 razy w tygodniu, klasyczny kulturystyczny split, nie? Czyli trenujemy każdą grupę raz w tygodniu. No i teraz ktoś mi powie, ej Robuś, ale mówię, że najlepsza opcja to jest trenować 2 razy w tygodniu. Tak, owszem, i nadal podtrzymuję to stanowisko, że najlepszą częstotliwością dla grup mięśniowych jest tak co 3-5 dni. Natomiast jeśli się specjalizujemy w czymś, albo chcemy poprawić jakiś parametr, w tym przypadku rozmiar naszych ramion, no to po prostu trenujemy grupy mięśniowe tylko i wyłącznie na podtrzymanie. Tak? My nie będziemy rozwijać teraz barków, nie będziemy rozwijać klatki piersiowej, rozwijamy ramiona i na tym się skupmy. Chcesz chwycić wszystkie srogi na ogon, nie uda Ci się to, a częstotliwość raz w tygodniu i taka dość ograniczona objętość daje Wam gwarancję, że po pierwsze będziecie się regenerować, a po drugie, że utrzymacie te mięśnie, które macie, bo, i teraz uwaga, chcę zapisać to, bo to jest ważne, utrzymanie masy mięśniowej czy siły nadmięśniowej wymaga o wiele mniejszego wysiłku niżeli poprawa jednego z tych parametrów, czyli powiększenie, czyli dodanie kilku centymetrów, czy tam nawet pół milimetra nowej tkanki, czy też poprawa siły, nie? Łatwiej jest coś utrzymać, o wiele łatwiej, niżeli dodać coś nowego i rozwinąć. Także, moi drodzy, jedziemy z tym planem. No co ja wam będę tutaj dużo gadał. Mamy poniedziałek, trenujemy w poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty, nie? Czyli 2 dni treningu, 1 dzień off, 1 dzień treningu, 1 dzień off i znowu 1 dzień off i zaczynamy zabawę od nowa. I pierwszy dzień mamy tutaj barki. Barki i biceps i triceps, tak po jednym ćwiczeniu na trening. I tak będzie przez resztę planu. Będziecie wykonywali po jednym ćwiczeniu na biceps i po jednym ćwiczeniu na triceps. Tyle. No i teraz tak. Pierwszego dnia trenujemy barki z łapami i teraz tak, co ja bym tu macie napisane bark, nie? No już nie będę wam pisał 1000 wariacji, które tutaj mogą być, ale jako pierwsze wybrałbym jakieś wyciskanie nad głowę.
No mogą być hantle, to może być sztanga, uchwyt neutralny, no cokolwiek, wyciskanie na maszynie. Drugie, to tu bym jako drugie ćwiczenie, czyli tutaj już mamy takie trochę mniejsze ciężary, 10-12 powtórzeń. Tu bym wstawił jakieś wznosy bokiem, coś na bok barku albo podciąganie sztangi do brody czy tam czegoś na wyciągu. Już to ugodne. I w trzecim ćwiczeniu tutaj ja wpisałem wam Six Way John Meadows. I tu mi chodzi o takie wznosy kombinowane z przodem i bokiem. Wpiszcie sobie po prostu Six Ways John Meadows na YouTube i znajdziecie taki fajny tutorial, gdzie on pokazuje takie kombinowane wznosy. I nie musicie dokładnie je wykonać w ten sposób, tylko chodzi o ideę zawarcia w jednym powtórzeniu stymulacji bocznej i przedniej części naramiennego, nie? No i zobaczcie, tutaj w najcięższym wariancie będziecie wykonywali 10 serii. Oczywiście wybór objętości tutaj pozostawiam waszemu zdrowemu rozsądkowi. Intensywność RIR 2-3, co oznacza, że macie mieć 2-3 powtórzenia w zapasie. Ja bym się bardziej trzymał tych trzech. Naprawdę, to wystarczy, żeby utrzymać tą masę mięśniową na barach, którą już macie. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do takich wielostawów na tricepsy i bicepsy. I teraz oczywiście królem ćwiczeń na tricepsy jest wyciskanie w wąskim uchwycie. I to tutaj możemy sobie tak zrobić. Wyciskanie w wąskim uchwycie leżąc na ławce, czyli klasyka. Wyciskanie w wąskim uchwycie leżąc na podłodze. To dla tych osób, które mają problem z barkami, coś tam ich boli i tak dalej. No i ostatnia wariancja takiego złożonego ćwiczenia na tricepsy to są po prostu pompki na poręczach z tułowiem w możliwie pionowej pozycji. Nie? Oczywiście mam tu na myśli wersję z dowieszonym ciężarem. Natomiast jeśli chodzi o chin-up, czyli pod chin-up rozumiem podciąganie pod chwytem wąsko albo na szerokość ramion. I tutaj miałem pewną zagwozdkę. Ja to pozostawiam waszemu osądowi, bo ja się tak zastanawiałem, czy za ten plan powinna brać się osoba, która nie jest w stanie podciągnąć się 6 razy na drążku z masą swojego ciała. Nie wiem. Znaczy nie wiem, być może jesteś jakimś w kurwę ciężkim strongmanem albo trójboistą, który waży 130 kg i mimo tego, że jest silny i ma zajebiste doświadczenie, to nie wiem, na drążku jest w stanie się podciągnąć 5 razy pod chwytem. Być może tak jest. Tego pozostawiam to waszemu osądowi, dlatego dorzuciłem tutaj wariację z wsparciem na stopy, fit assisted chin-ups, czyli opierasz jakąś tam ławkę skośną, albo opierasz stopy, albo inaczej, twój partner treningowy trzyma cię za kostki, pomaga ci się pociągnąć, albo dowierzacie sobie gumę. No ale tak jak wspomniałem, pozostawiam to waszemu osądowi. Później tak, we wtorek trenujemy tylko i wyłącznie nogi. I tutaj też, jeszcze wracając do poprzedniego treningu. Zwróć uwagę, tutaj mamy takie zakresy bardziej takie siłowe, nie? Hipertroficzno-siłowe, 6-8 ruchów. I teraz tak, no i ja bym zaczął od 3 serii, powiedzmy po 6 powtórzeń. Oczywiście robimy to w rampie, czyli co serię zwiększamy ciężar, czyli powiedzmy zrobiłem, załóżmy, nie wiem, 3 siódemki, tak? Czyli robię 7 powtórzeń na 80, 7 powtórzeń na 90, 7 powtórzeń na 100. W następnym tygodniu robię sobie 3 ósemki, czyli powiedzmy z tym samym ciężarem, czyli 80, 90, 100, tylko w każdej serii po 8. I w ostatnim tygodniu, powiedzmy, robię sobie, nie wiem, 4, czyli startuję, powiedzmy, 72,5, 82,5, 92,5, 102,5. W każdym razie ma być tutaj progresja jakaś. Może być to w ciężarze, może być to w objętości, ale żebyście się trzymali cały czas tych parametrów, nie? Tak. Teraz tak. Trening nóg, to wytłumaczę tak na szybko. Squat, czyli jakaś wersja przysiadu. Przysiad przedni, nie wiem, zercher squat, low bar, chociaż low barem to ja bym uważał, bo low bary dość mocno ryją nam łokcie. Jeśli ty jeszcze dorzucisz do tego mocną stymulację na tricepsy, możesz nie dotrwać do końca, nie? Czyli ja bym tutaj wsadził jakiegoś high bara, właśnie fronty,
co tam jeszcze, Zerchera, może, chociaż też bicepsy by zostały po dupie. Także tak, no zdrowy rozsądek, nie? Oszczędzajcie ramiona w trakcie treningu nóg. Jakkolwiek głupie to nie brzmi. Później robimy hinge, nie? Czyli coś na ruch zawiasowy w biodrze. Może to być jakiś RDL, czy jakaś wersja martwego ciągu. Mogą być to wyprosty tułowia na GHR-ze. Teraz tak, trzecie ćwiczenie czworogłowe. Co ja mam tu na myśli? Mówiąc czworogłowe, ja bym tutaj wsadził jakieś ćwiczenie unilateralne na przednią część łódź, rzecz jasna. Mogą być to bułgary, mogą być to wyprosty nóg jednonóż na maszynie, może być to wyciskanie nogą na suwnicy jednonóż. Ja tu wam wpiszę czworogłowe unilateral. Kurde, nie, cicho, jak debil. Dobra. I teraz dwugłowe, to ja mam na myśli tutaj wszelkiego rodzaju uginania, nie? Czyli uginanie siedząc, stojąc, jednonóż, leżąc, no co tam pasuje, i brzuch poślad. No i co ja tutaj mam na myśli? Czekajcie, coś mi się zjebało. 3 razy 10, 12. Czyli czego tam bardziej wam trzeba? Coś na pośladkowy średni, czyli nóżka w bok, albo, nie wiem, unoszenie nóg z wisie na drążku i tutaj takie RPI 7, nie? I koniec treningu. Teraz tak, w czwartek, czyli po dniu odpoczynku, mamy sobie trzy ćwiczenia na plecy i ponownie, ja bym tutaj jako pierwsze ćwiczenie na plecy wsadziłbym jakiegoś rodzaju wiosłowanie, coś takiego bardziej siłowego, wiosłowanie z handlem, ze sztangą nad chwytem, pochwytem, coś tym desem. Jako ćwiczenie drugie wstawiłbym, nie wiem, podciąganie szeroko na drążku, a może ściąganie drążka do klatki, coś takiego. Trzecie to bym zrobił wszelkiego rodzaju przenoszenia, nie? Czyli tak zwany popularnie narciarz, albo przenoszenie hantli leżąc na ławce. No i tył barku, no to wiadomo, robimy jakieś face pulle, odwrotne rozpiętki, może być na maszynie jak najbardziej. Tak, no i wszędzie ciężar stały, zapas 2-3 powtórzeń. Tempo to zależy, przerwa też to zależy. Waszej możliwości, nie? I teraz przechodzimy znowu do bicepsów i tricepsów. Zwróćcie uwagę, tu już wchodzimy w takie stricte hipertroficzne zakresy, czyli 10-12, ale tylko 3 serie, nie? Ale uwierzcie mi, to wystarczy. Jesteśmy w pierwszej fazie treningu. Tutaj też zwalniamy. Tempo jest na 3, nie? Czyli opuszczamy przez 3 sekundy ciężar. I tutaj mamy tak. Znowu mamy ćwiczenia do wyboru. I macie tak. JM Press. Macie wyciskanie francuskie z hantlą nad głową oburącz, dlatego wam piszę po angielsku, żeby się tyle nie pierdolić. Albo francuskie wyciskanie ze sztangą, nie? I drugim ćwiczeniem są ćwiczenia na bicepsy, ale takie, w których trzymamy łokieć możliwie z tyłu. Możemy też zrobić sobie młotki. Wybór pozostawiam wam. No i teraz w czwartym dniu treningowym, gdzie trenujemy klatę, ponownie. Jako pierwsze ćwiczenie dałbym jakieś wyciskanie, nie wiem, wyciskanie w hantli na ławce skośnej, wyciskanie sztangi może na ławce płaskiej. Jako drugie ćwiczenie też jakieś wyciskanie, ale już jakiejś lżejszej wersji. Może być to wyciskanie na maszynie, ponownie może być to jakieś wyciskanie hantli. No i ostatnie ćwiczenie na klatkę. Tutaj wsadziłbym jakieś rozpiętki, nie? To było najlepsze. No i tutaj, jeśli chodzi o ramiona, to zwróćcie uwagę, bawimy się tutaj linkami, ale zobaczcie, jakie robimy pojebane ilości powtórzeń. 20-25 powtórzeń. I ktoś teraz powie, ej, ale to nie są zakresy na masę. Jasne, że są. Jeśli bardzo rzadko je robisz, to będziesz zdziwiony, jak dobrą stymulację potrafi wprowadzić trening, w którym wykonujesz po 25-30 powtórzeń w serii. Naprawdę twoje łapy spuchną. Ja swoją drogą kiedyś, próbując takiego treningu właśnie, w którym robiłem co najmniej 20 powtórzeń w serii, dorobiłem się pierwszych rozstępów na bicepsach, nie? Znaczy, że one urosły. Nie jest tak, że ja tylko miałem rozstępy, nic więcej, nie? No i teraz tak,
Tutaj napisałem wam różne, różne tam wariacje ćwiczeń na tricepsy, na wyciągach. Tak samo jeśli chodzi o bicepsy. Wygooglujcie je sobie. Natomiast powiem tak, co tam wam pasuje? Nie, lubicie, nie wiem, prostować ramiona z tymi warkoczami? Śmiało. Lubicie robić z drążkiem? Śmiało. Kombinujcie sobie z uchwytami. Znowu, co jest ważne na zakończenie tego ostatniego tygodnia. Jeśli zdecydujecie się na jakąś wariację ćwiczenia na ramiona w tygodniu pierwszym, to macie cały czas ją stosować przez kolejne 9 tygodni. Nie wolno wam niczego zmienić. Po prostu macie się stawać w tym ćwiczeniu lepsi, a nie co 3 tygodnie kombinować, bo no, już to kiedyś wspominałem o tym, że no, powtarzanie jest matką mądrości. Także tak, chcesz być czymś dobry, to musisz robić to często. Dobra, przeszliśmy do tygodnia 4-6, tutaj pojawiły nam się jakieś kolorki, więc o co kaman? Zwróćcie uwagę, że znacząco spadła nam objętość na, znaczy znacząco, no trochę spadła nam objętość na pozostałe grupy mięśniowe, czyli tutaj robimy maksymalnie 9 serii, na klatkę robimy no 10, no generalnie troszeczkę zluzowaliśmy z pozostałymi grupami mięśni, bo dajemy ogień na ramionach, nie? Dajemy ogień i teraz, co nam się tutaj zmieniło w treningu pierwszym? Mamy tutaj taką żółtą, znaczy żółte komórki z jedną gwiazdeczką i co to oznacza? To jest znowu ten patent, który ja lubię wykorzystywać, czyli rampowanie z ciężarem, po czym trzymanie się tego ciężaru, ale zmniejszenie liczby powtórzeń w kolejnych seriach. Czyli jak to wygląda? Załóżmy, robimy wyciskanie w wąskim uchwycie. I raz tak, robimy sobie 8 powtórzeń w pierwszej serii na 70. W kolejnej zwiększamy ciężar, robimy dalej 8 na 75. I teraz robimy 8 powtórzeń na 80 w najcięższej serii. I tutaj mamy jedno powtórzenie w zapasie. A potem robimy 2 piątki z tymi 80 kg, nie? Proste. W kolejnym tygodniu pierwsze 3 serie wyglądają identycznie, natomiast w 2 ostatnich zwiększamy ilość powtórzeń o 1, czyli robimy 2 szóstki, a nie 2 piątki, jak w poprzednim tygodniu, 2 szóstki na 80 kg. I w tygodniu 6 ponownie robimy pierwsze 3 serie wyglądają identycznie, ale ostatnie 3 serie, znaczy dokładamy 1/6 po prostu, tak, w stosunku do tygodnia 5. Czyli robimy 3/6 na 80 kg. Także no po prostu zwiększamy objętość. Bawimy się objętością. Podobnie będzie z podciąganiem na drążku, tak, podchwytem. Dobra, nóg, pleców, wiecie co i jak. I teraz tak, tu macie na niebiesko, zwróćcie uwagę, zwiększyła nam się tutaj objętość. Tu robiliśmy po 3 serie, nie? A tu już robimy po 4 serie. Ale nadal jest to ciężar stały, nadal mam w zapasie 1-2 powtórzenia. Spowalniamy tempo, luzik. I teraz znowu. Pamiętacie o tych pojebanych ilościach powtórzeń w soboty? No to dalej się tego trzymamy, tylko dokładamy jeszcze bardziej do pieca. Czyli w tygodniu 4, to jest przykład, pierwszą serię robisz 25 powtórzeń. W drugiej serii robisz znowu 25 powtórzeń. W trzeciej serii robisz do wyprucia, czyli coś między 23 a 27 powtórzeń. Tak powinieneś dobrać ciężar. Po czym robisz dropsety, zmniejszając ciężar powiedzmy o 10-15% tak długo, aż dołożysz 10 kolejnych powtórzeń. Nie? Czyli zrobiłeś tą maksymalną liczbę powtórzeń, te 27, i musisz tak długo zmniejszać ciężar i robić, za każdym razem dochodzić do upadku, żeby dołożyć 10 powtórzeń. To samo dotyczy tygodnia 5, tylko masz dołożyć 15 powtórzeń poprzez dropsety. I w tygodniu 6 poprzez dropsety masz dołożyć 20 powtórzeń. Zwróćcie uwagę, co tu się będzie działo. Oczywiście możecie też tu zwiększać ciężar, co też zaznaczyłem, nie? Ale zwróćcie uwagę, co tu się będzie działo. W ostatniej serii wykonacie jakieś 43 powtórzenia.
powiedzcie mi, że to nie rozciągnie waszej powięzi mięśniowej, nie? Albo że nie napcha składników odżywczych do waszych ramion. To będzie masakra. W ogóle rozciąganie po takim treningu must have, nie? Jeśli w ogóle chcecie cokolwiek obsługiwać manualnie. No i dobra, przechodzimy do ostatniego tygodnia, do 9 tygodnia. Zwróćcie uwagę, jak bardzo spadła nam na objętość na pozostałe grupy mięśniowe. Robimy tylko dwa ćwiczenia na barki, czyli jakieś tam wyciskanie, wznosy, nie? Przy treningu dołu, tak? Robimy tylko jakąś wersję przysiadu, jakąś wersję tam ciągu, umownie. I coś tam robimy albo na brzuch, albo na poślad. Elo, koniec. Trzy ćwiczenia, wracasz do domu. Wszystko trwa, nie wiem, 35-45 minut. Starczy. Podobnie z plecami, z tyłem barku i tak dalej, z klatką też dwa ćwiczenia. I teraz przechodzimy do gwoździa programu. Pierwsza tabelka, tutaj na biało, cała na biało wjeżdża. No to tutaj robimy, słuchajcie, znowu cały czas trzymamy się tych wielostawów, czyli powiedzmy zostajemy przy tym wyciskaniu w wąskim uchwycie i robisz tutaj szóstki, nie? Robisz tutaj szóstki w rampie i w serii czyli w tej najcięższej serii robisz 6 powtórzeń na 90 i w kolejnych seriach, czwartej, piątej i szóstej, jaki ze mnie analfabeta, tu powinna być szósta. Dobra, se poprawicie już, no, dostajecie za darmola, nie wymagajcie ode mnie super jakości. No, wykonujecie 3 trójki z ciężarem, którym zrobiliście wcześniej 6 strzałów, nie? W tygodniu 8 trzymacie się tego samego ciężaru, ale robicie 3 czwórki. I w tygodniu 9 zwiększacie ciężar o 2,5 kg i robicie znowu 3 trójki po najcięższej serii. Nie? Proste, proste. Teraz tak, przechodzimy sobie do czwartku. I tutaj dotychczas się nic nie działo. Nie? To było takie kulturystyczne pompowanie, 10-12 powtórzeń, tempo na 3, luz. Ale ja bym tutaj, moi drodzy, nie był sobą, bo tutaj wjeżdżają na biało przerwy wewnątrz serii. Czyli robimy sobie dla odmiany trening w rampie. Zwróćcie uwagę, że tutaj skoki ciężaru nie będą duże, ale po serii trzeciej odpoczywamy 20 sekund. Nie, przepraszam, po serii czwartej. Po serii czwartej robimy sobie taką serię czwartą z zapasem na 2 powtórzenia. To jest 12 RM, to jest ciężar, z którym byście zrobili 12 powtórzeń maksymalnie, więc robicie 10 powtórzeń z takim ciężarem, odpoczywacie 20 sekund i robicie 8-7 powtórzeń. Odpoczywacie znowu 20 sekund i znowu staracie się zrobić 8-7 powtórzeń. Koniec. Ok? Mam nadzieję, że to jest jasne. Czyli tak, trzymacie się tego samego ciężaru, tylko macie bardzo krótkie przerwy między seriami. 20 sekund. Koniecznie stoper w ręku. Żadnego obijania się, żadnego, nic na oko. A i nie gadajcie z nikim w trakcie w ogóle tego treningu. Bo po prostu spieprzycie całą ideę. Teraz tak, w tygodniu 8 robimy coś podobnego, czyli robimy w tej czwartej serii najcięższą serię, odpoczywamy 20 sekund, robimy sobie 8-7 strzałów z takim zapasem na jedno powtórzenie i po 20 sekundach robimy ile fabryka dała. Po prostu robimy chamski amrap, nie? O Jezu, coś tutaj mi zniknęło. Co się stanęło? No i w tygodniu 9 po prostu zwiększamy sobie ciężar o 2,5 kg w stosunku do tygodnia 8, znaczy umownie o 2,5 kg, bo nie wiem, zależy jaką siłą dysponujesz i tak dalej, nie? Albo jaki masz dostęp do handli, może być to 1 kg przeskoku, no pozostawiam to waszemu rozsądkowi. No macie w każdym razie sobie skoczyć schodek wyżej i ponownie wykonać po 20 sekundach wykonać serię na 8-7 powtórzeń i wtedy zrobić serię do odciny i koniec. Mam nadzieję, że to jest jasne. Ja słuchajcie, dzisiaj tak jest burzowo, jest niskie ciśnienie i ja trochę zamulam i ja zdaję sobie sprawę, że być może nie mówię zrozumiale, ale uwierzcie mi, staram się jak mogę. Dobra, i teraz tutaj znowu nasz ulubiony różowy kolor. Prawdziwy mężczyzna podobno różu się nie boi. I to na tyle, że nawet w planie treningowym dla samców alfa pojawiają się różowe komórki. A jakże... Także,
Jedziemy. W tygodniu siódmym robimy sobie coś takiego, że robimy sobie serię wstępną, 20 powtórzeń na 25 kg, zwiększamy ciężar, nie? I robimy sobie ciężką dwudziestkę, ale taką ciężką dwudziestkę naprawdę macie dać siebie tam wszystko i wtedy odpoczywacie 45 sekund między każdą kolejną serią i robicie tyle serii, aż wykonacie łącznie 80 powtórzeń. Nie? Tu ma być 80 powtórzeń. W następnym tygodniu niewiele się zmienia, tyle, że macie zrobić 90 powtórzeń. I w następnym tygodniu możecie, nie musicie zwiększyć ciężar, możecie, nie musicie, i macie robić tyle serii, aż zrobicie 100 powtórzeń. Oczywiście te tutaj liczby 18, 16, nie sugerujcie się nimi. Każdy z nas ma inną trochę wytrzymałość mięśniową, wytrzymałość siłową właściwie. I jeden zacznie robić później już szóstki, tak? Co 45 sekund. Nie ma to znaczenia, ma być ogólna objętość taka, jak jest tutaj napisana. I tyle. I tyle, moi drodzy. Teraz pytanie, czego możecie się spodziewać po tym planie? Na pewno wasze ramiona urosną. Jeśli wszystkie inne czynniki, jak spanie, jedzenie, wasze zdrowie są w porządku, to możecie liczyć na przyrost łap. Na ile? Trudno mi powiedzieć. Były osoby, które zyskiwały na tym planie po 1,5 cm, były takie, które zyskiwały 3,5, nie? A to już było na grubej bombie. No. Mimo wszystko, raz jeszcze, pragnę was przestrzec. Nie dodawajcie nic od siebie. Ja wam powiem szczerze, ja wiem, że to jest ciężko poskromić ego, ale jeśli ja bym miał powiedzieć o takim swoim najczęstszym błędzie, który wykonywałem na przestrzeni lat treningu, to jest to, że chciałem chwycić jak najwięcej srok za ogon. Żałuję, że nie robiłem więcej takich okresów, w których się specjalizowałem, bo być może byłbym dzisiaj dwa levele wyżej. Także nie popełniajcie moich błędów, bawcie się swoim ciałem i nie mam tu na myśli walenia Niemca po hełmie, tylko jeśli jesteście zdrowi, nie wiem, przez 9 tygodni skupcie się na rozwoju łap, po tym treningu, nie wiem, zróbcie sobie coś innego, nie wiem, plan na poprawę wyciskania leżąc, a może plan na poprawę przysiadu, no i tyle. Także tak, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Jeśli chcielibyście się w jakiś sposób mi odwdzięczyć za to, że dzielę się z wami tymi planami treningowymi, to udostępnijcie ten materiał, zostawcie komentarz. Chętnie też będę z wielką właściwie lubością, lubię czytać o waszych propozycjach. Jeden z kolegów przy odcinku pierwszym rzucił temat, żeby zrobić plan treningowy dla osób otyłych. To nie jest łatwe wyzwanie, żeby to sklecić, ale ja to zrobię. Także tak, czekam, liczę na waszą inspirację i ponownie subskrybujcie, udostępniajcie, a ja będę pisał plany dla was w dalszym ciągu. Trzymajcie się i na razie.